Nie tak dawno świętowano otwarcie nowo powstałej hali sportowej w Cedrach Wielkich. Minął już rok. To doskonała okazja do ponownego spotkania i podsumowania minionego czasu. Na pewno ta hala to był taki obiekt wyczekiwany przez wiele pokoleń. I cieszymy się teraz z tej pierwszej rocznicy funkcjonowania, ale myślę, że ona będzie w dalszym ciągu trwała. Cieszy mnie to, że w ogóle jest dobry zespół ludzi, który tym zawiaduje. A to jest podstawa, bo można wybudować piękny obiekt i on nie będzie spełniał w ten czas żadnych naszych oczekiwań, bo po prostu ludzie nie będą w stanie je sprostać. I to się dzieje. Jestem spokojny o kolejne lata. Na pierwsze urodziny życzę kolejnych takich pięknych jubileuszy. Wybudowany obiekt nie jest przeznaczony jedynie do rozgrywek sportowych, ale także do różnych wydarzeń kulturalnych. Niektórzy mówią, a dlaczego i po co nam taka hala? Ale to są takie miejsca, które jednoczą mieszkańców całej gminy. To jest zabawa, to jest też kulturalne spotkanie, to jest też poznawanie ludzi. A czym lepiej i tutaj młodych ludzi ściągnąć, jak nie sportem? Za tak zwanych naszych czasów było tego sportu, myślę, trochę więcej. Dzisiaj trzeba oderwać młodych ludzi od komputera, od telefonu. Trzeba ich zachęcać do tego, żeby bawili się, grali. I dzisiaj mówimy właśnie o tym, żeby też pokazywać. Dzisiaj zagraliśmy w piłkę. Wyszło jak wyszło, chyba dobrze, nawet trochę uśmiechu na twarzy, ale widzieliśmy, że kibice byli zadowoleni, bo też ten przykład musi być też pokazany z różnych stron. To ważne, by realizować potrzeby mieszkańców i stwarzać im możliwości do wszechstronnego rozwoju. A hala sportowa jest tego idealnym przykładem. Bardzo fajna hala, żyje, widać, że była potrzebna i mieszkańcy się cieszą z tego, że tu jest. No a my przy okazji staramy się być, kiedy tylko chcą, żebyśmy im coś pomogli w takich sprawach, żeby trochę rozpropagować halę. To fajnie, że już minął rok, a sporo się jednak działo w tej hali i jest ona ciągle żywa i szkoła jest zadowolona, bo jednak sporo dzieci i ciągle jakieś nowe imprezy. To jest najważniejsze, że społeczeństwo widzi, że ma miejsce, swoje miejsce. Nie tylko dzieci się bawią, ale i wszyscy mieszkańcy. Tradycyjnie tego dnia rozegrano mecz. Samorządowcy kontra duchowni. Wielki rewanż za zeszły rok. Bo w zeszłym roku żeśmy na rozpoczęcie działalności hali wygrali z samorządowcami, a niestety dzisiaj porażka, ale w życiu trzeba nauczyć się i wygrywać, i przegrywać. I taka jest zasada. Ale w zdrowym ciele, zdrowy duch. Także cieszymy się z tych wspólnych spotkań i że możemy być razem w tym trudnym czasie, który przeżywamy. Świętowanie urodzin niosło ze sobą szereg atrakcji, konkursów czy pokazów. Dzisiaj spędziliśmy tutaj cały dzień. No bardzo rodzinnie, bo braliśmy udział w zawodach właśnie rodzinnych. Bardzo mi się podoba. Super, super zabawa. Budowa hali pozwoliła na rozbudowę szkoły, a co za tym idzie, mamy więcej sal lekcyjnych. Nie, hala jest ładna. Kilka razy na niej byłem tutaj, na imprezach, na występach. Na zakończenie rozdanie nagród, loterię i wyczekiwany tort. Podsumowując. Hala w Cedrach Wielkich to zdecydowanie strzał w dziesiątkę. Polecam również zobaczyć Tomasz Stockinger w Cedrach Wielkich oraz briefing minister sportu w Cedrach Wielkich. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.